Strategia leczenia astmy opiera się na zapobieganiu oraz doraźnym uwalnianiu od objawów astmy oraz na długotrwałym utrzymaniu kontroli choroby. Można to osiągnąć dzięki stosowaniu farmakoterapii, immunoterapii alergenowej, unikaniu alergenów oraz leczeniu chorób współtowarzyszących. Jeśli chodzi o farmakoterapię, to leki stosowane w astmie zaliczamy do dwóch grup. Pierwszą grupę stanowią leki kontrolujące astmę, a drugą leki doraźne, które likwidują objawy. Leki kontrolujące astmę są to leki, które stosuje się regularnie w celu długotrwałego utrzymania kontroli astmy. Wśród tych leków przede wszystkim są to leki przeciwzapalne. Najskuteczniejszymi lekami przeciwzapalnymi w leczeniu astmy są glikokortykosterydy. Można do nich dodać również długodziałające leki rozkurczowe, które będą intensyfikować przeciwzapalne działanie glikokortykosterydów. Natomiast leki stosowane doraźnie są to leki, które podajemy po to, żeby zlikwidować objawy astmy. Należą do nich leki szybko działające, rozszerzające oskrzela. Metodą z wyboru w leczeniu astmy jest aerozoloterapia. Leki podawane wziewnie szybko docierają do miejsca, w którym mają działać. Można podać mniejszą dawkę leków przy zachowanej skuteczności oraz wywierają mniejsze ogólne działanie uboczne. Do leków kontrolujących astmę należą również leki, które nie są konieczne podawanymi w aerozolu. Są leki w tabletkach, szczególnie stosowane w astmie, której towarzyszy alergiczny nieżyt nosa. W astmie ciężkiej oraz w zaostrzeniach astmy nawet duże dawki glikokortykosterydów wziewnych nie wystarczają. Wtedy musimy zastosować glikokortykosterydy doustne, które mają więcej działań ubocznych, ale w tym przypadku są niezbędne. Jeśli chodzi o astmę ciężką, alergiczną, można stosować leczenie biologiczne. Natomiast w astmie o podłożu alergicznym możemy zastosować immunoterapię alergenową, szczególnie wtedy, kiedy jest wyraźna zależność pomiędzy występowaniem objawów a ekspozycją na alergę. Ważnym problemem w leczeniu astmy jest leczenie chorób współtowarzyszących, jak na przykład leczenie przewlekłego zapalenia zatok czy refluksu żołądkowo-przełykowego. W leczeniu pacjenta chorego na astmę istotna jest także edukacja chorych.